Dziewicze tereny tu jeszcze na tych zboczach, bez chałupek. Saranda w lewo, Orikum w prawo. Jedziemy w tej chwili starą drogą, klasyczną, pierwotną SH8. I nią się będziemy wzdłuż wybrzeża teraz przemieszczać właśnie w kierunku Sarandy. A przed nami, za parę chwil tam w oddali, słynna przełęcz Dżogara, na którą jedziemy. Z niej też będzie bardzo ładny widok na morze i na okolice. Zbliżamy się do przełęczy. A co ciekawe, w niektórych miejscach ta droga, co w tej chwili jest taka szeroka w budowie, się przewęża, bo są działki jeszcze nie wykupione ewidentnie, albo jakieś są właśnie, była stacja benzynowa na przykład przez chwilkę, czy jakaś posesja z murkiem, nie wiem, są te rzeczy jeszcze niewykupione, niewywłaszczone, więc na razie budowni nowej drogi też no tutaj taka szerokość już właściwa, myślę, jest, tak, ale tam w dwóch miejscach było przewężenie ewidentnie. Tu z kolei widzimy też, że droga oryginalna idzie w prawo, a nowa będzie szła w lewo, prawda, gdzieś tam z krucikiem poleci prawdopodobnie. A my jedziemy w prawo, oryginalną częścią. No i właśnie podjazd chyba zaczynać powoli będzie ku przełęczy. Mam wrażenie, że mamy koło tego pana przejechać. Aha, taka nam mruga, żeby przejechać. To by to oznaczało, tak, w środku. Tak, ja to wiem, potrzymaj tą kamerę, dobrze? No to jest ona nabiera oczywiście, panie. Zawału dostanę. Może sobie to bardziej umiejętnie niż tamten pan to robił. Czekaj, bo tu gdzieś jeszcze cienie od niego są. No, myślę, że się uda chyba. No, tak, to jest mega skomplikowany. Spokojnie. Bałem się, że będzie bardziej trudny, wyższy poziom trudności tej operacji, ale udało się. Ale tu widzimy, budują nową drogę faktycznie. Tą, co my jedziemy, oni ją wypłaszczają, pozbawiają zakrętów. I będzie spinaczka na przełęcz kiedyś, już niedługo, myślę, no może jeszcze chwilę, może nie tak niedługo, nową drogą, bardziej płaską. Dojeżdżamy do przełęczy, a po lewej, prawej stronie mamy wysyp różnego typu się knajpek, barów, jakichś takich miejsc, gdzie można stanąć, coś zjeść, jak rozumiem, napić się, kupić. Są nawet jakieś hoteliki, nie, no takie nawet to ładne wygląda być, niektóre przynajmniej zwłaszcza obiekty. Las sosnowy, jak rozumiem, się zrobił, co mnie, pamiętam, jeszcze już dawno temu dziwiło, że w Albanii takie coś może być, ale na tej wysokości, w tym klimacie ewidentnie jest to możliwe. Aczkolwiek jest to chyba inna sosna niż te nasze sosny, jakaś inna odmiana prawdopodobnie, ale sosna. Chyba żeśmy się już gramolili gdzieś na tą najwyższą część. Proszę Państwa, żeśmy wjechali na 1025 metrów. Więc tego ładnie pięknie. O, tu jeszcze jest, widzę, taka właśnie część hotelowo-restauracyjna plus dla vanliferów, jak to się ładnie nazywa w tej chwili po polsku. Proszę bardzo. Resztki bunkra, jakie były, słynnego albańskiego bunkra. No właśnie, tym razem jakoś mało. Mniej, tak. No bo te bunkry były stopniowo rozmontowywane, proszę pani, więc to z tego może wynikać, że jest ich w tej chwili mniej. I mamy, mieli państwo, właśnie punkt widokowy, o którym mówiłem wcześniej. Jeżeli dzisiaj poniedziałek jest, to jest w miarę pustawo. Nie ma dzikiego tłumu, jaki był w weekendy, jak tu kiedyś w weekend jechali w niedzielę z niedźwiadkiem nawet. Więc niech pan wyjedzie, my nas tu przyparkujemy sobie. Minął przyparkowany. A my idziemy na punkt widokowy. Proszę państwa. Tu widzimy auta z egzotycznych destynacji. Prawda? Żeby ktoś miał wątpliwości, to widzi, o.
są oczywiście i van liferzy, jakby to inaczej nie mogło być. A my idziemy, Niedźwiadku, tutaj sobie na punkcik. Jak kozica, tym razem już nie jak sarna, tylko jak kozica, tu kroczy dzielnie, stara się nie wywalić, tak, to bardzo dobrze, chwali mu się to, bardzo dobrze się stara nie walić. Tu widzimy taka specjalna włóknina, żeby to nie obsypywało się. Ja tu liczyłem na jakiś lepszy widok, zobaczymy, ale na razie to chyba kiepsko będzie, żeby tej skarpy nie było widać. Może tam jak podejdziemy kawałek będzie może lepiej. No ale póki co widok jest, widzimy, i tak ładny. No to co, w dole. Tu się wije w dół nitka drogi, którą za chwilkę pojedziemy, żeby w dół zjechać ku morzu. Tam gdzieś w oddali będzie Saranda, zakładam. Bo ja to widzę, w tej chwili widać. I tu jest Niedźwiadek. Dalej szukamy optymalnego punktu widokowego. Tym razem z tego tarasu, już z góry samej. No może się uda, zobaczymy. Aczkolwiek widzimy samo zbocze. Też tu lekko przesłania. Niedźwiadku, znowu idzie za barierką, chciałem zauważyć. To tu pierwszy wlazł? Mysz wzbudzała niezdrowe emocje oglądaczy. No ja dałem taki przykład niestety tobie, bo tu chyba jednak jest najlepszy punkt widokowy, chciałem zauważyć. Nie wiem właśnie. No w sensie na to, co na dole, bo widać, widzisz tu drogę. Prawie byłby wypadek, prawda, no, ale się udało nawet bez wypadku. Najlepsze, pani miała pretensje do pana, że on w ogóle się zatrzymał. Żeby miał pretensje jakieś do niej, no. No jak to bywa z niektórymi kierowcami. Więc to jest ten punkt widokowy, mili państwo, który polecamy. Jako, że sama przełęcz, sensum stricte, jest tam kawałek wyżej wcześniej, tam na górze, gdzie są te sosny, o których mówiłem wcześniej, który stamtąd nie będzie mieć, nie będzie takiego fajnego widoku, jak był stąd. Prawda, dziadku? Prawda. Dokładnie tak, jak się ze wszystkim zgadzasz, jak mi miło. Jako się rzekło, rozpoczynamy zjazd w dół z przełęczy, ze zbocza. W kierunku morza. Są my na 900 metrach w tej chwili, nie wiem czy widać. Zobaczymy, do ilu dojedziemy, jak zjedziemy na dół. Ja może też jeszcze nadmienię, że miłośnicy w programu Top Gear pewnie kojarzą, a ci co nie widzieli, to może ich wygooglają. Był też taki właśnie odcinek specjalny Top Gearu z Albanii,
gdzie panowie właśnie w trzy samochody, jak to zawsze oczywiście, przez Albanię właśnie przemieszczali się i kierowali się, jak się nie mylę, właśnie do Sarandy, bo z Sarandy z kolei promem właśnie przepłynęli na greckie Korfu. No i PiS polegał się na tym, że tam były, jak powiedziałem, trzy samochody, przy czym dwie firmy się zgodziły samochody im udostępnić, a trzecia firma nie. Wiem, to był chyba Aston Martin bodajże, albo chyba Aston Martin nie chciał samochodu tym udostępnić, więc mieli dwa brytyjskie pojazdy, bo to miały być oczywiście brytyjskie samochody, a zamiast tego trzeciego była stara zastawa jugosłowiańska. No i to się było też potem przez cały odcinek przedmiotem właśnie tu ich żartów, że właśnie jak się ten samochód, ten Aston Martin przysłowiowy radzi, gdzie w praktyce był to oczywiście samochód zupełnie inny. Taki dowcip brytyjski, angielski. To był oczywiście. Przed nami jakaś egzotyczna budowla, ewidentnie też opuszczona. Pan miodami chyba handlujący. Przed, tam widzimy, że ze z górka auta jadą, a my dalej w dół przed siebie. A niedźwiadek oczywiście, jak ten niedźwiadek już pałaszuje ciasteczka, napoił duszę, nakarmił duszę sezamem. Widokami, to i sam teraz ciasteczka z oszonka, tak? Nie, o kurde, no nie, ja jadłem. Dlatego mi tak zaszkodziło pewnie. To wszystko jasne jest. To były zatrute ciastka w Biedronki. Już znamy przyczynę problemów moich życiowych, zdrowotnych. A zobaczcie, jak ten dziadek próbuje na ciemną stronę mocy przeciągnąć. Ciasteczkami kusi z Biedronki. Prawie jak miałem. Prawie że. Adama Ewa. Zjechaliśmy z głównej drogi. Jedziemy w tej chwili w kierunku plaży, którą było oczywiście widać ze skarpy. Tu z kolei mamy przed sobą przykład tego, o czym mówiłem wcześniej. Mamy taki właśnie sztuczny, wysypany plac ze żwiru, który zwożą panowie w ciężarówkach. Tak widzimy, że one w tej chwili są wysypywane z góry, bo tam z kolei wyżej chyba tunel budują właśnie, jako przebicie się przez wzgórze, żeby nie jechał ruch tranzytowy przez przełęcz. Tylko ta droga nowa, co było ją widać na poprzednio niżej, tak, na podjeździe. Ta droga z kolei właśnie ma tym tunelem, żeby się przebijać na drugą stronę. A my idziemy na dół, bo tu chcemy zobaczyć, co się przy tej plaży dzieje, co się stało z tymi tutaj takimi kondominiami, czyli się ładnie odmieniłem po polsku. Taka była zabudowa fajna na wzgórzu, budowana wtedy 3 lata temu. Pytanie, jakim to stanie jest dzisiaj. Więc dojedziemy, zaraz zobaczymy i wam też to pokażemy. Na razie jest mały zator, bo pan drzewo wiezie na budowę ewidentnie. Tym długim pojazdem się ktoś trochę pytał, co i jak. Ewidentnie buduje coś jedno przez drugie, bo są same ciężarówki. Jedne w górę, drugie w dół jadą. Muszę zobaczyć, jaki tu jest ruch. Tą budowlę miałem na uwadze wtedy, mówiąc o tym. No, zobaczymy. No, to wygląda naprawdę bardziej wykończone. A czy jest to do końca wykończone, to się zobaczę, to okaże. Tutaj pan widzę, jeden z drugim wjeżdżają tutaj sobie, tak. Miło, sympatycznie. Na taką boczną dróżkę. Fajnie. A my kulturalnie jedziemy. A były te pachołki? Bo nie, pachołków pojazdy. Nie było, my tu się po lewo gdzieś parkowali. To był taki placyk usypany. Tak. No ale już zostało to już tutaj to ucywilizowane w tej chwili, mam wrażenie. Cokolwiek to znaczy. Nawet są drzewka nasadzone, widzisz, ty pan tak, ze szlauchem stały podlewał. No i tu widzisz, prowadzi nas tutaj to w kierunku osiedla, tak, nie, no teraz tu kultura jest maksymalna. Francja, elegancja. Przejścia są z garbikami co chwila, więc nawet tutaj sobie nie powyścigujesz, nie porumakujesz. Nie ma takiej opcji.
Tak, jedziemy kawałkiem nowej drogi, tak, takiej wersji jeszcze chyba nie do końca wykończonej, ale już pierwsza warstwa asfaltu jest. I właśnie niedźwiadek tutaj podziwiał bunkry, było widać przed chwilką. Po lewo pozostałe jeszcze. Droga jest tyle, że szeroka, to jest fakt. Zarówna nie bardzo, no ale to się będzie ta nowa droga, co przypuszczalnie poprowadzą do tego tunelu pod Przełęczą. Są tu ujęcia historyczne, bo widzimy drogę w budowie, proszę Państwa. Widzimy jakiś sprzęt. Po drugiej stronie barierki. Tu będą dwa pasy. Co to będzie? Nie, czy chodnik jakiś robią? Co to będzie tutaj, proszę Państwa? Taki tu widzę rozmach, trochę turecki bym powiedział. Po małej przygodzie z drogą nową w budowie, równoległą i powrotem do drogi głównej udało się do tej głównej wreszcie powrócić i mamy taki ładny, widzimy, podjazd przed sobą. Co, może weźmy go z wigorem, zaatakujmy. Proszę bardzo, zobaczmy jakie widoki. Na zdrowie, niedziadku. Nie ma za co, niedziadku. Czyli co, w prawo zakładam, że jedziemy, tak? Źródło. I pod górkę. O, i tam też będziemy jechali za chwilę. Cudownie. Mhm. Jak miło. A tutaj łagodnie, myślałem, to będzie jakaś taka kineska taka totalna, tutaj ja myślę, że nawet na dwójce nią spokojnie wjedzie. Jak 10%. Co? Dajemy radę. Co to dla nas? Na dwójce, bez redukcji do jedynki nawet. O. Spoko, wodza. Żadne wyzwanie. Czterdziestka jest, ile jadę po prostu, no trochę może przekraczam, ale delikatnie bym powiedział. I domki na wzgórzach, jak mi tam dojeżdżają tych domków, to jestem pełen podziwu. O, pojechali van liferzy. Proszę zobaczyć. Wąska uliczka w mieścińce, wahadełko, czekamy na czerwonym, na swoją kolej. Miejmy nadzieję, o widzimy, nadeszła kolej. Jedziemy. Czyli nie ma jak na Świętym Jurze, prawda, wolnej Amerykanki, że każdy jechał kiedy chciał i jak chciał, jajajajaj. Tylko prawda jest, tutaj widzimy to ładnie zorganizowane, no fakt, że tu akurat trochę wąsko, więc ciężko by było inaczej, ale widać auto przykryte, nakryte, nawierzchnia atrakcyjna, epokowa taka, klimatyczna pewnie w środku. Dziadek o dziwo nic nie je akurat w tej chwili, taki mamy fart. Na żarty już jest, więc z Biedronki, tak, ciastek zostawiłaś. Tak się smakowały, bo w porządku nie ma takich Nie dobrych. Ma takich drugich dobrych, tak. Dziękuję Ci bardzo za tą dobroć Twojego serca. Koniec kosteczki, czy tylko taki odcinek wyasfaltowany? Się okaże, zgadza się. Państwa, zwierz. Na pewno mamy dyskusję, czy to jest osioł, czy to jest kuń. No, może no chyba osioł jednak. Chyba osioł. Chyba osioł. Osioł? Może być osioł. Aczkolwiek, no, Morera, trudno orzec. No jakieś zwierzę granie. Daliśmy mi inne. Kopytne bym powiedział, tak? Czterokopytne. A my prosto. My prosto pod górkę.
Himare. Przecież Himara, nie wiem, czy po naszemu odmienia, ale w oryginale jest Himare ewidencja. Busik za nami tam ambitnie napiera. Tak, klasyczne parkowanie na środku. Zatrzymanie się na środku. Pojedźmy przez centrum. Zobaczmy sobie, jak wygląda centrum miasta. Tak troszkę inaczej niż tam w tych północnej, północnej części. Koło Duresz, koło Tirany. Jeszcze takie tu czuć bardziej po mojemu greckie wpływy. Nie znaczy to, że jest jakaś już Francja elegancja, tak? No bo to dalej jest takie troszkę wszystko południowe i chaotyczne i takie w ogóle, zrobione przy okazji między jedną a drugą siestą. Natomiast generalnie no już czuć troszkę jednak jest inny klimat. Południa albańskiego. Backpackery się z kolei szli. W żargonie turystycznym. Prosto na lewo musisz w środku, tak? Czy rączką pokazujesz? O, widzisz, był exchange tutaj. Ale nie chcę mi się zatrzymywać. Może w dalszej części gdzieś też będzie exchange, to z niego skorzystamy. Plaża po prawej stronie, hotele po lewej i hopek przed nami. A hopek przed nami, my tutaj spokojnie, nienerwowo jedziemy przed siebie w kierunku wyjazdu z miasta. Hopek. Kolejny hopek, tak. Same kłody po drodze naprzód. Tu się buduje po lewo budyneczek. Apartamentowy. Jest. Tu już tak bardziej jest swojsko, jeżeli chodzi o tą zabudowę. Nie ma takiego dzikiego pędu do budowania tysiąca apartamentowców nikomu niepotrzebnych w dużej mierze. Bardziej jest to, widzę, chyba na jakość niż na ilość postawione. Bo to, co powstało, będzie co powstaje, wygląda całkiem sympatycznie. Nie ma tak, że jeden drugiemu stawia przed oknami i zasłania widok do morza na przykład. Po prawo, mili Państwo, po prawej stronie słynne wejście do tunelu, gdzie były łodzie podwodne. No może tak się zatrzymamy po prostu, proszę Pani, będzie najprościej, tak? To ujęcie ogarnąć jednak stacjonarnie, myślę. Zatem, mili Państwo, mały postój na punkcie widokowym. Tam w oddali widzimy wejście do tunelu i bazy morskiej, jak jest ładnie napisane. Porto Palermo. Jako że w tym tunelu w dawnych czasach
komunistycznej Albanii, kiedy systemy satelitarne nie były rozwinięte i wróg tak nie mógł z odległości, z daleka, z wysokości wszystkiego dobrze monitorować, władze albańskie, wojska albańskie, marynarka albańska trzymała się w tych tunelach, w tym tunelu łódź czy łodzie podwodne. No założenie było takie, że robiąc zdjęcie z góry przy takiej mojej technice, jaka wtedy była, no to nie szło zobaczyć, co w tym tunelu jest. Nawet było może ciężko zobaczyć, co to jest tunel, bo to może wyglądało bardziej jak jakaś przystań rybacka dla kutrów, tak, a nie baza wojskowa. W związku z tym miało to wtedy głębszy sens. W tej chwili już niekoniecznie. Jest to niby, widzimy wszystko przy drodze, bardzo na wierzchu, dostępne. Pamiętajmy, że w dawnej Albanii ruch samochodowy prywatny prawie że nie istniał. Samochodów prywatnych prawie że nie było. Samochody miały tylko władze i osoby uprzywilejowane, plus wojsko, plus ichnia policja bezpieczeństwa, która była jedną z lepszych w Europie po NRD-owskiej, po rumuńskiej. Idąc w kolejności, w związku z tym, no tutaj mało kto myślę jeździł, mało kto o tym wiedział. Może lokalsi, ale żadnych turystów na pewno nie było, którzy mogliby sobie to, tak jak my w tej chwili, spokojnie fotografować. Proszę zobaczyć, gdzie polazł niedźwiadek. Co prawda po dobrej stronie barierki polazł, bo nie tej po przeciwnej, gdzie już tam grozi to upadkiem i spadnięciem ze skarpy. No niemniej jednak oddalił się niebezpiecznie w celu uzyskania lepszego punktu widokowego, tak? Ja chciał, nie chciał, też muszę się do niego zbliżyć, tego niedźwiadka, robiąc tak samo niebezpieczne ruchy jak niedźwiadek. Właśnie to mówię, ale jesteś, że tak powiem, przy pasie jezdni. Potencjalnie to jest zagrożona wypadkiem, potrąceniem dzikiego zwierza przez samochód. Tutaj są takie zabudowanie. No bo to są oczywiście jakieś tereny takie, tak, no, dawne wojskowe, to może wojsko jakieś, to ja może jakieś wojsko też i... Cała jedna łódź podwodna się mogła zmieścić. No mogło tak być, jak była mała, to może jedna, zgadza się, no. Mogło tak być. Pojechaliśmy za żółtą drogą Unionia na mapie i wjechali gdzieś wysoko, ponad mięścinkę Lukowe, i się droga skończyła, jak było widać chwilkę temu, no i się zrobił szuterek, więc teraz musimy z powrotem zjechać do miasta i poszukać innej drogi do Sarendy. A tu, jak już pokazuję przy okazji, to poczynam to ujęcie, po prawo mi Państwo spójrzmy sobie proszę, bunkier autentyczny, albański bunkier, prawda, tu przez szybkę niedźwiadka trochę było widać, a my jedziemy w dół. Szczęśliwie dotarli do głównej drogi. Się okazało, tu Niuniek nas troszeczkę zbajerował, bo żółta droga się okazała być wcale nie główniejszą, główna poszła dalej jako biała, niby cieńsza na mapie u Niunie, ale de facto widzimy w praktyce szersza, jednak lepsza, więc no nauka taka, że z nawigacją czasem jednak ostrożnie i uważnie współpracować. W tej chwili właśnie przejeżdżamy od tego czasu przez gaje oliwne, tak to chyba należy nazwać. Po lewej, po prawej stronie mamy oliwki porastające zbocza. Zastanawiam się, kto i jak to zbiera, bo to takie dość jest niewygodne w tym, trudno dostępne, może tak bardziej można by to powiedzieć. Te zbocza są takie sobie,
nic, jakiś żaden tu sprzęt nie wiedział, że to trzeba tak bardziej chyba na nóżkach, aczkolwiek no, w miarę wyglądają one się tak regularnie posadzone, więc też może być to jakieś dzieło jednak człowieka, no. No co zrobić? Panowie na rowerkach, też jest taka odmiana turystów, spoczyńców, tak, w tej okolicy. Trzeba lubić. Trzeba lubić, tak. Zgadza się. No, każdą formę trzeba lubić. Żeby tu nikogo nie obrazić, nie daj Bogu. Właśnie, dokładnie tak. Każdy ma swoje zboczenia, jak to się ładnie, ładnie mówi. Podziwiać zapał. Właśnie. Pod górę. Właśnie. Tutaj widzimy kawałek drogi. Jakaś lawina zniosła, czy tam stało to podmyte przez wodę. A i rodacy z Bydgoszczy pojechali. Pozdrawiamy, tak jest. Chwilę temu panowie pasterzy tu szli z bokiem drogi. Jakoś jedno taką czy dwoma kuskami. I nagle zdrowie manieczki z takiego się tutaj z górka, jak w tej chwili po lewo. Nam jedna taka czarna koza z rogami. Zeskoczyła na drogę, no prawie pod maskę. Chwilę zwolniła, więc było, że może w drzwi się nam zaryje głową, ale na szczęście jakoś się opanowała i udało się nam ją wyminąć. Nim do naszej osi jezdni się zbliżyła, więc... Ale było blisko, blisko. Byśmy mieli kozę albo w drzwiach, albo na masce. Na kamerce by się nagrało, postaram się też to tak tutaj skleić, tak, pokazać. No. No nie udało się nakręcić, ale biegły z krajem drogi owce z jakimś baranem chyba, mi się wydaje. To był baran chyba, czy nie był baran? Jakby w czele tego. Będziemy na drugiej, może zobaczymy. Tego peletonu i grupy pościgowej. Ale ładnie wiedziały, że nie na drogę, tylko na górę. Tak jest, to prawda. A tu jakaś kolejna mieścinka. Rądko. Oj, seksowne rądko. Prawie rądko. A my tędy chyba jedziemy dalej, tak mi się wydaje przynajmniej. Się okaże. Tak jest, już wkrótce. Mam wrażenie, że to jest ostatni zjazd do Sarandy, czy tak już, no, może nie widzimy, czy nie zjazd, jeszcze może chwila jest od górki, ale już grałem taki ostatni trawersik, powiedzmy. Myśmy po przeciwnej stronie zbocza niż morze, morze nam zostało po prawej stronie, gdzieś tam, za tym zboczem, po prawicy, o. A my tu mamy z kolei po lewo taką rozległą dolinę. Mamy, proszę Państwa, owce dla odmiany. Białe były owce, ale były. Zatem, mili Państwo, welcome to Saranda. Tu się przedmieścia na razie jeszcze to do centrum. Chwilunkie zostało, no ale już czuć miejskie klimaty. I ludzie pomarzący pod kołem. Swoisty taki chaosik tutaj też jest. Ta droga tak się wije, ładnie widzimy tutaj przez tą Sarandę. Też widzimy, jest mnogość zabudowy mieszkalnej. Podobnie jak miało to miejsce, co pod górkę będzie powiedzieć, tak? Mi się wydaje właśnie tutaj, tak. Więc... Są pewne podobieństwa z Vlorą, jeśli chodzi o żywioł rozwoju architektonicznego. Thank you.
jedziemy takim trawersikiem już po wzgórzu i się wspinamy na wyższy poziom, tak, od razu już jakby byliśmy na pierwszy wjazd zjechali, gdzie widzimy, że jesteśmy dość wysoko, miasto jako takie zostało sporo niżej, a my już nabieramy wysokości. To dobrze, bo nasz apartament jest położony w tych właśnie jednych z najwyższych partii miasta. A tutaj oczywiście na pamięć, nawet mapy nie wyciągają w tym momencie. Zobaczymy, czy nam się uda. Tak na czuja. W podobnym miejscu z tamten, tak? No bo to jest ten sam apartament, tylko pytanie, czy mam pamięć na tyle dobrą, że pamiętam sprzed 3 lat, jak się do niego dojeżdżało. Zobaczymy. Myślę, że żeśmy wtedy z kapciuszka z miasta wracali. Niedźwiadku. Zdecydowanie, tak. Mi się wydaje, o panie tutaj. Pod górę żeśmy wędrowali. Potem żeśmy się sobie szli do miasta. Czy z miasta do hotelu, tak? No właśnie, bo to nie jest ta ulica. Zaraz zobaczymy. No, muszę za chwilkę na mapę wyciągnąć, jak się okaże, że to nie jest to. Będziemy improwizowali inaczej. Może być jeszcze dalej. Podobno. To tam się tutaj przypomina, no, ale zobaczymy. Myślę, że to jest ta dróżka, to się robi tutaj stąd. O, tam się tak, ta tak, dróżka. Bo... Tu, tu. I to jest takie, tamten, ten taki majtkowy, a to jest nasza tak, droga tak, wejściowa tak. I tam jest ten majtkowy kolor, to jest ten nasz. Tak. Myślę, żeby kończył właśnie asfalt w środku jednak. A czy jest tak podobnie, ale jak jest złego od niej. No nie wiem, zobaczymy. To była taka dziura, pamiętam, w pewnym momencie. Gore. No tutaj, to tu. No i to, co? To, jak to, było, tak jest, aniołku. Tak, trzeba się uważać, żeby nie przypierdzielić. Tak, tutaj było, jest i zostało, tak? Się coś otynkowało może faktycznie, ale. No ale czyli, mili państwo, trafiliśmy, widzimy bez skuchy, bez mapy nawet, apartment Kleindy. Kleindy, ja tutaj sobie pozwolę od razu przeparkować kulturalnie. Koło pana Węgra, od pana Orbana, Wiktora. Ze wstrętem to robimy. Ze wstrętem, ale na razie wejść. Pragmatycznie, żeby było wygodniej nosić klamoty. Mhm. Aleluja, dojechali. Bez pudła. Bez pudła, oczywiście. Dzięki niedźwiadkowi oczywiście.